Elo, elo! Kolejny odcineczek z Baldur's Gate 3. Generalnie, żeby odregenerować się wszystkie zaklęcia, to chyba po prostu zrobimy sobie przejść długi odpoczynek. Tak mi się wydaje, mam bardzo dużo zapasów, a co jakiś czas, tak mi się wydaje, że warto robić sobie ten długi odpoczynek, żeby też zregenerować siły. No i być może będzie konfrontacja. O! Chyba mamy go. Czyli długi odpoczynek trzeba było zrobić. Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Karlach, the Archdevil Zariel's gladiator. Come to burn the Sword Coast to ash. Wszystko ci się pomyliło, Will. Karlach nikomu nie zrobi krzywdy. Widzę, że już się znacie. Dobra, dajmy to pierwsze. Well, not counting the fuckers that need a good hurting. Shut it, devil. I know your kind. A heart darker than a shadow's nightmares. You'd cut a child's throat just to taste the blood. A devil? I didn't take the blade for a fool. I'm... A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are Karlach, tearing through demons across a blood-red landscape of fire and volcanic cinder. The front lines of the blood war. With every swing of her axe, Karlach fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof, clear as summer sky. It's over, Karlach. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Karlach's blade rays slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Will shudders with Karlach's desperation. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. By Baldurin's helm, I... No, I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Uspokój się, widziałeś to co ja, Karlach nie jest zagrożeniem. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted! Bogowie, ależ ty się uparty, Karlach nie jest diablicą, dobrze o tym wiesz! Would you listen to sense? This doesn't have to end badly for either of us. You know monsters better than anyone. Can't you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. I'm asking you to live, Will. I don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the blade got his name. I swear to you, on all I am, I'm not what you think. Shit! Przypał! Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. No i gitara siema! Sprawa wyjaśniona, moi widzowie! Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. Poważnie, cicha to ty nie jesteś. Fair. But still, the man's got a reputation for being lethal with that blade. I'm glad it's on our side. To prawda, fajnie, że jest po naszej stronie. No dobra, pogadajmy jeszcze z Karlach, bo może wszystkie wątki nie zostały jeszcze ruszone. What's on your mind? Musisz, no nie, dobra.
Możemy z nią chodzić w sumie. W ogóle dobieranie tych towarzyszy to jest takie bardzo chaotyczne. Ciężko czasami stwierdzić, jakiego towarzysza dorwać w pierwszej kolejności, co nie? Nothing like a little camp drama to spice up the evening. To prawda. It's almost a pity things ended amicably. Seeing those two duke it out would be fun. Ten to jest taki śmieszek, te co nie? Dobra, chodźmy tutaj do Willa jeszcze porozmawiać, bo mam wykrzyknik, zobaczymy, czego ciekawego się dowiemy. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Co to ma niby oznaczać? Mów wprost, Will. Ktoś kazał ci wytropić i zabić Karla. Chcę wiedzieć, kto jest twoim źródłem. I can say only this. Karlak's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. Interesujące. Pokutę mam zacząć się martwić? You're not in any danger. I promise. I can't say the same about me. Chcesz jeszcze o czymś porozmawiać? Dobra, tyle. Dobra, oczywiście przejdziemy się standardowo po obozowiczach i se porozmawiamy z każdym, bo to jest dosyć istotne. Good thing for Will that Karlak called a truce. A tiefling that mighty would shred him to pieces and burn the remains. Now, what did you need? A nic, przyszłam po prostu porozmawiać. Ona też jest spoko, bo to tak generalnie jak takie połączenie tutaj chcę właśnie. Czyli mamy kleryka, mamy maga. No i mamy jakąś, mamy wojowniczkę, co nie? W sensie generalnie, jeśli chodzi o kleryka, maga, no to wiadomo, tutaj można byłoby jeszcze kombinować, co nie? Typu na przykład kleryka zamienić na, albo maga zamienić na jakiegoś łowcę. Tylko generalnie sens jest taki, że ja chcę mieć kleryczkę, bo ona też daje nam fajne boosty do rzutów, co nie? I to się mega przydaje w rozmowach. Więc ogólnie fajnie mieć właśnie, a nie w tym, maga, a maga po prostu też jest fajnie mieć, chociaż na upartego faktycznie zamiast maga moglibyśmy mieć kogoś innego, bo no nie oszczekujmy się, on ma parę fajnych zaklęć, których tam gdzieś tam teoretycznie mógłbym korzystać, co nie, jakieś zaklęcie niewidzialności i tak dalej. Tutaj trochę coś tam próbowałem podmienić, ale ogólnie to na przykład ten chowanic tak średnio się sprawdzi, barwna kula w ogóle nie została użyta, wiele zaklęć, ciężko tak dojść do takiego jakby konsensusu, co najlepiej użyć. Ale na przykład tutaj dostępnego długiego odpoczynku. Zyskaj tymczasowe 7 wytrzymałości. To jest fajne. Tylko, że to jakby istota może ty się tymczasowe punkty wytrzymałości. Tylko, że to zużywa mi komórkę czaru, więc też to nie jest takie mega super, co nie? Te czary jednak trzeba, wiecie, z wyczuciem rzucać, co nie? I to też nie jest tak, to nie jest taki obvious. Więc ten mag na upartego nie jest aż taki potężny, jak mógłby być, co nie? Więc na upartego mógłbym faktycznie wziąć kogoś innego. Co ja robię? Na długie przyłączenie grupy ukrywania się. Wszyscy się ukrywają? To tak nie wiedziałem, że takie jest. Dobra, w ogóle ten. Zobaczmy swoją drogą. No bo każdy. O, ten jest w sumie. Ten jest w sumie. Jakim on jest? Czemu się specjalizuje? On jest chyba takim młodszykiem, właśnie, co nie? Tylko, że my jesteśmy młodszykiem, więc. Więc jak najbardziej to nie pasuje nam. Karta postaci, widzicie, łotrzyk, no właśnie, on jest takim łotrzykiem, tylko że my jako postać jesteśmy łotrzykiem, więc po prostu totalnie go nie potrzebujemy. Tak, ale faktycznie on jest łotrzykiem. Czarownik, on jest o, w ogóle on jest czarownikiem? Will jest czarownikiem, naprawdę? Myślałem, że z niego taki bardziej wojownik, a to proszę, jakich rzeczy się dowiadujemy, on jest czarownikiem? Bo ten też jest czarownikiem chyba, co nie? Mój przyjaciel Gail. Mag, on jest magiem bardziej, widzicie, czyli mamy czarownika i maga. To na upartego Willa też moglibyśmy wziąć w ramach Gaila, co nie? Może faktycznie byłby nawet lepszym wojowniczkiem. Tak z ciekawości zobaczmy. Karta postaci, musiałbym zobaczyć ogólnie atak cywilizacyjny, bieg we włóczniach. Wybierz dodatkową umiejętność, w której zdobasz biegłość. Mroczne błogosławieństwo, gdy uda się zredukować punkty wytrzymałości przeciwników do zero, dar twojego patrona przyznaje ci tymczasowe punkty wytrzymałości. A tak okazyjno, ewentualnie moglibyśmy podmienić naszego potężnego maga na Willa, co nie? W sumie może taka małe urozmaicenie, może by to trochę urozmaiciło, Gail?
Zwalniam cię tymczasowo. Muszę przetestować inne jednostki. Jest jak jest, musisz to zrozumieć. Thank goodness that's all dealt with. The odds are stacked high enough against us already. I question the wisdom of that decision, but I'll be here in the... On ma jedynie fajne zaklęcie, że tę niewidzialność można zrobić. Pokaż się. Dobra, weźmy go. Zobaczmy też, jak u niego to wygląda w ogóle z zaklęciami. Czarownik. Co on takiego ma? Czyli widzieć, że taki mały czarownik, bo to jest tak. Celem wykonanie reakcji. Zyskujesz tymczasowe punkty wytrzymałości. 5. Zadajesz do 5. Obrażeń zimna. I tu są sztuczki jeszcze. Otrzymujesz tylko połowę obrażeń od takich obuchowych, kutych, ciętych. Tak jest jego czarownik jak żaden. I tu widzimy, że ma rapier. Czyli mimo wszystko bardziej mimo wszystko chyba jednak wojownik. Ten czarownik, powiem wam. No ale tak się właśnie patrzam sobie właśnie, co on takiego ma tutaj. A tego Kazyn, to wiadomo, no ma jakieś takie pierdoły. Na pewno trzeba byłoby go wzmocnić, to wzmocnijmy go jeszcze tylko na próbę. Tego czarownika. Dobra, czary. I możemy oczywiście zwiększyć czar. Zobaczmy co, każdy łatwowalny cel. Zaurocz Commander, aby powstrzymać go przed atakiem. I w testach charyzmy ułatwienie robisz. Rozkaz. Nakaż istocie zbliżyć się, znieruchomić, paść na ziemię i rzucić broń. Rozkaz. O, to jest potężne zaklęcie. Fajne zaklęcie, takie potężne. Błyskawiczny odwrót. Zyskujesz spin od razu oraz akcję dodatkową we wszystkich swoich turach do zakończenia działania czaru. Koncentracja. Do następnego długiego odpoczynku. Czyli, ale to jest z koncentracją, więc bardzo łatwo można byłoby to przerwać. Odpowiedź na następny atak płomieniami, który zadaje 2,20 obrażeń. Cel wciąż odnosi połowę obrażeń. Odparcie. Okej, okay, czyli to jest odparcie. Kumam. Bardzo specyficzny urok. Cel odnosi dodatkowo jeden nekrotycznych za każdym razem, gdy go atakujesz. Czyli urok. Takie rzucenie, ale też koncentracja mocna. Ochrona przed dobrym, złem i wiedźmiołem. Chyba tutaj zauroczenie. Nie, chyba to mi się podobało. Takie wydaje się urok. Rozkaz, co nie? Bardzo potężne zaklęcie. Ciekawe, czy to faktycznie by zadziałało tak jak myślę. I tutaj mamy jeszcze coś takiego, mistyczne inwokacje. Podczas badań nad okultyzmem udało ci się odkryć mistyczne inwokacje. Skrzępy zakazanej więzi, dzięki którym zyskujesz trwałą zdolność magiczną. No i tu mamy fajne rzeczy, ale muszę to przeanalizować. Dobra, tak po wielu zastanowieniach stwierdziłem, że możesz rzucić na siebie zbroję maga w dowolnym momencie bez zużywania komórki czaru. Oraz i tutaj jak widzicie coś takiego i to jest o tyle fajne, że do następnego długiego odpoczynku. I też mowa ze zwierzętami, to jest generalnie fajna sprawa. Czyli generalnie będziemy mogli rozmawiać po prostu cały czas ze zwierzętami mając tego typa. A to się jak sami widzicie to się może często przydawać, bo naprawdę to wygląda przekozacko. Więc te dwie rzeczy wybieram, tak sobie zdecydowałem. Dobra, lecimy. No i mamy jeszcze trzeci poziom oczywiście. Tutaj będziemy musieli wybrać jeszcze kolejny czar drugiego poziomu, więc muszę tutaj chwilę pomyśleć. Dobra. Czar wybieram tutaj, to jednak unieruchomienie osoby. Zobaczymy jak to się sprawdzi, ale to może być fajne. Oraz tutaj wybieram pak łańcucha, bo to jest pak ostrza, pak księgi, ale wybieram pak łańcucha, czyli będziemy mogli przywoływać chowańca, znalezienie chowańca. To może być całkiem fajne, stałe. No i zobaczymy, widzicie, czyli mogę takiego na stałe przywołać sobie chowańca, bardzo fajne. No, jestem ciekaw, co to znaczy stałe, że cały czas chyba jest po prostu, co nie? Tak mi się wydaje. Dobra, to tak robimy generalnie. Tu możemy oczywiście jeszcze zastąpić czar. Czyli możemy coś usunąć, możemy celem wykonywanie reakcji. Zaraz przekminię. O kurwa, co się stało? Nie, wyszedłem przez przypadek, debilu, nie! Dobra, na szczęście dużo to czasu nie zajmuje. Czary, dobra, jeszcze raz, czyli weźmy to czar. A, tu jest po prostu, tutaj weźmy łańcucha, a tutaj może coś usunąć i możemy coś zmienić na coś innego. Ciekawa opcja. Osobiście nie jestem pewien, czy chcemy coś zamieniać. Zyskujesz tymczasowe punkty wytrzymałości 5 i zadajesz 5 obrażeń od zimna wszelkim istotom, które atakują ciebie wręcz.
Okej, istota nie może mieć tymczasowe... To nawet spa fajny jest. Ramiona Hadara umożliwia celom wykonywanie reakcji. Czyli generalnie możemy takie coś zrobić. Atak taki, unieruchomienie, czyli to co mamy. Moglibyśmy co najwyżej to zamienić na przykład na chmura sztyletu. Wygląda to mega fajnie. Albo na przykład niewidzialność, chociaż nie wiem czy potrzebujemy niewidzialność. Osłab przeciwnika, albo coś zadającego obrażenia, co nie? Kurczę, ciężki temat. Dobra, wiecie co? Na razie może... Na razie może nic nie zmieniajmy, bo w sumie nie wiem na razie co. Więc zostawmy go w takim, takim stanie, jakim on jest. No i teraz on będzie mógł też przywoływać chyba potężne chochliki, tak? Dobrze, tak. Mamy tu takiego chochlika. Ej, ale czego? Czemu tego? Ja tam miałem wybrać? O nie, ja chyba tam miałem wybrać. Nie, no nie gadaj. Nie, no nie gadaj, nie! Bo właśnie nie kumam za bardzo, tutaj mamy znalezienie chowańca, chyba że to działa to, że tutaj chowańca przywołuje i tam właśnie są te chochliki, chyba że tak to działa. Z chęcią bym wypróbował, żeby zobaczyć o co chodzi z tym chowańcem. A jest, faktycznie, zobaczcie, mamy tutaj oprócz tych, mamy jeszcze diablika oraz tego, Quasita. Bardzo fajnie jest, bo on w sumie jest cały, jest przywołuje chowańca pod postacią Quasita, który może stać się niewidzialny i przerazić przeciwników. Fajna sprawa ogólnie, co nie? Że może być niewidzialny i może przerażać przeciwników. To jest bardzo taktyczna, mi się wydaje, postać. Dobra, zmieniliśmy trochę skład naszych postaci. Pogadajmy jeszcze z niektórymi ludźmi, bo tak, tu mamy naszego... naszą Mariolkę, to pogadajmy sobie z Mariolką. Zobaczymy, czy będzie miała jakiś fajny temat do rzucenia, ale Mariolka raczej jest... Nie wiem, czy Mariolka będzie miała coś ciekawego do rzucenia. Tak, ona ten. Myślałem, że będzie jakiś rozwinięty z tą postacią wątek. Fate, dost thou require a new ally? Tak, myślałem, że będzie jakoś bardziej to rozwinięte, aczkolwiek temat w ogóle został, jakby został totalnie porzucony, takie mam wrażenie. Dobra, tu coś, tu mamy coś? Nie, dobra, czy ze wszystkimi obozowiczami już porozmawialiśmy? Chyba tak. Tak mi się wydaje, nie, wiem z kim nie porozmawialiśmy jeszcze, z Anią oczywiście. Ale, wait, gdzie jest Ania? A tutaj syczyluje bombę. Z Anią jeszcze nie porozmawiajmy. Więc warto jeszcze zakończyć dzisiejsze po noc w obozowisku rozmową z Anią. Oj tak, o wiele lepiej. Chcę porozmawiać o wszystkim, co się nam przydarzyło. Jak sobie radzić ze twoim zdaniem? Dobra, czyli nic nowego. Czyli nic nowego. Dobra, chyba kończymy tą drzemkę. Tak mi się wydaje. No to co? Długi odpoczynek. Pozbądźmy się zapasów. Takich jak jabłka, ryby świeże. O, 40. Pełny odpoczynek. Warto było zbierać to jedzenie. I te fajne. Generalnie spoko sprawa, mi się wydaje, te długie odpoczynki co jakiś czas robić, bo regenerujemy bardzo dużo rzeczy, życie regenerujemy i w ogóle jest super i sobie można pogadać. No i co? No i chyba wychodzimy stąd, co nie? Świeży nastrój, opuść obóz. Dobra, wracamy. Że tak powiem, nowy zapis. Wracamy do akcji. Dobra, o, jak wygląda ogólnie... Jak wygląda ogólnie sytuacja? Wygląda sytuacja następująca, że tutaj zrobiliśmy całkiem porządny, no, porządny rozpiździec, co mam opowiedziane. Mi się wydaje, że fajnie będzie wybrać się, poczekajcie, tylko coś luknę. Tu było wszystko zamknięte, co nie? Fajnie byłoby się udać i zobaczyć, co ta ciotka Ethel knuje. Nie wiem czemu, ale strasznie ciekawi mnie ten wątek. Ogólnie, bo to jest taki wątek, wiecie. Dobra, teleportujmy się tutaj. Dokładnie. I chodźmy zobaczyć, co ta ciotka knuje. Bo tutaj jest właśnie ten, bo musimy pójść całkowicie inną drogą. Tu chyba nie było przejścia, z tego co pamiętam, chyba trzeba iść tędaż. Dobra, to idziemy. Jakby nie ma czasu do stracenia, tutaj nie chcę się zgubić, dlatego patrzę. I tu chyba do góry, co nie? Ta. Chyba tutaj trzeba iść. Tutaj do góry i tutaj mocno w lewo. I teraz pójdziemy tu i tutaj w dół. Bo to trzeba, chyba jest jedyna sensowna droga.
No i tu w ogóle odkryliśmy te mroczne przejście, ale to nas jakby nie dotyczy nas. Las. Idziemy właśnie na kolejną przygodę! O, i tu nawet jest droga w dół chyba. Dobra, i tu będzie trzeba zejść na dół, z tego co widzimy jest dosyć wysoko. Tak właśnie patrzam. Ale chyba jest ścieżka w dół, jest ścieżka w dół. Bo my byliśmy na dole, pamiętam już, dobra. I wtedy byśmy doszli do ciotki Ether, tak, pamiętam, tu właśnie nas napadli, te bałwany nas napadły. I tutaj była też ta pieczara z tym prawdopodobnie potworem. Nie wiem, czy chce mi się z nim walczyć, może to być ciekawa oczywiście walka, ale maybe next time, bo teraz musimy iść do ciotki, bo ona potrafi nas wyleczyć, a jeśli potrafi nas wyleczyć, to przecież pójdziemy tam, prawda? Prawda. No, przecież raczej nie ten. Pewnie na kapsuła umysłów, zaraz się tym przyjrzymy. I'll give it a shot. An empty mind flayer vessel. If its occupant survived, then nowhere to be seen. No właśnie, też klikajmy sobie ten. Tarczę ze skrawków drewna. Też warto sobie przytrzymać ogólnie, nie wiem, dziwna sprawa, ale wezmę ją. Po co mi tarcza ze skrawków drewna? Jakaś taka dziwna jest ta tarcza. Aczkolwiek swoją drogą, jak ja mam, czy to mi coś utrudnia, jak ja mam tą tarczę? Mogę jakiś, bo mam problem ze skradaniem się i tak dalej? Chyba nie. Czyli mogę chyba normalnie mieć tarczę. Dobra, i tutaj nie wiem, czy nie jest przejście zagrodzone. Tak trochę to wygląda, spróbujmy skoczyć. Oho. Ścieżka zablokowana. Czyli widzimy, że tędy nie przejdziemy. Tędy nie przejdziemy, a z tego co pamiętam tutaj, chociaż... Nie, tu chyba nie było przejścia. Wygląda jakby było, ale... Kurczę, no bym pamiętał chyba. W sensie strasznie daleko musiałbym iść, żeby tu była woda chyba wszędzie. Dobra, czyli tu nie ma przejścia. Czyli trzeba iść im o troszkę dalej jeszcze i dopiero potem w dół. Dobra, zawracamy się, moi drodzy. Ślepy zaułek. Zawracamy się, moi drodzy. Dawajcie, idziemy na most. Ajajaj, zgubiliśmy się w lesie, najgorzej. Zgubiliśmy się w lesie. Kurde, no. No mówię, nie przejdziemy, w sensie tu wszędzie byłaby rzeka. Musiałby być jakiś konkretny most. Dobra, wrócimy się po prostu na ten most i pójdziemy sobie po prostu na spokojnie tu w lewo. No chcę iść tutaj skorzystać z pomocy ciotki Ethel. Chcę iść tu w pierwszej kolejności, no bo wiadomo, że wydostanie kijanki jest najważniejszą opcją, a wiadomo, że ciotka Ethel, jak wie jak pomóc, no to przecież chyba w chuja nas nie zrobi, prawda? W końcu to ciotka Ethel jest. W sumie to byłoby śmieszne, gdyby taka ciotka pierwsza, jakaś randomowa osoba nam faktycznie z tym pomogła. Oho, będzie chyba bitka, albo pogadanka. Siema! Thought you was busy with the foul bloods in Elson's Grove. Spieszno mi w drogę, zebrałem się stamtąd szybciej jak mogłam. Nie mam zwyczaju marnować czasu na czarcie pomioty. Myślałem, że zajmujesz się dowodzeniem swoją ekipą. Not no more. Contract didn't mention no goblins. I would have prepped the lads, brought better weapons. Prawie parę goblinów wybiło ci ekipę do nogi? Żałosne. Wasn't no few goblins, mate. There's an entire hive of them. Contract failed to mention that part. Interesujące. Czego dotyczył kontrakt? The kind that leaves half your crew dead. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Artefakt? No i teraz masz mój posłuch, byczku. Powiedz mi, że interesuje mnie to złoto. Gdzie mam szukać artefaktu? It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you a map of the temple and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept hold of it like his own sodger. Goblins made short of the fat old chunk. Oh, I've got the contract. Can show you where we turn back if you feel like dying.
Chętnie przyjmę ten kontrakt. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. I'm just glad to be rid of the bloody thing. Happy hunting. Dzięki. No i dobra, dostaliśmy jakiś kontrakt, znajdź... uwaga, jeden z awanturników krasnoludów imieniem Brian miał przy sobie mapę prowadzącą do Pieśni Nocy. Został jednak zabity przez gobliny w świątyni. Pieśń Nocy znajduje się w jakiejś świątyni, zapewne gdzieś w obozowisku goblinów. Max Wrót Baldura oferuje górę złota temu, kto przyniesie mu Pieśń Nocy. Interesujące. Czyżby to było tutaj? No to wychodzi. Chociaż nie. No tak, to jest tutaj. Nigdzie tu nie ma żadnego kontynuacji związku. Rejon katastrofy Neutrolaidu. No tutaj nie ma nigdzie. Gobliny w świątyni. No ale świątynia jest tutaj chyba, co nie? Udaj się do obozowiska goblinów, zbadaj świątynię. A nie, tu jest, faktycznie, dobra. To mamy, temat jest. Dobra, zobaczmy, czy mieliśmy sobie coś ciekawego. Narzędzia złodziejskie. Rozbrajanie pułapek. Tu nic ciekawego, jakaś ten. O, proszę bardzo. Dwa zaklęcia. Trochę sera się przyda. Proszę bardzo, nóżyk. Mikstura, złoto. Debil by nie wziął. Im się już nie przyda, ma takie coś. Ale to nie dla mnie. I mamy tutaj kolejnego goblina. Goblini rysunek. Kościan. Zobaczmy, połącz trzy, aby stworzyć. Dobra, weźmy. I jakiś tam żałosny łuk. Tak wygląda sytuacja. No i widać, że tutaj doszło do totalnej rzezi. Totalnej rzezi doszło. Nie wykryła coś percepcja. Moonhaven. Dobra, weźmy. No i mamy tutaj. To jest jakaś opuszczona wioska z tego, co widzimy. Oho, grubo, opustoszała wioska. Czy mnie to szczerze mówiąc ciekawi? Szczerze mówiąc ciekawi mnie to mniej, bo musimy udać się do ciotki Ethel. Więc tą wioskę może zwiedzimy później. Później ją zwiedzimy. Fajnie, że jest tu wioska, która została jakby gobliny ją przepenetrowały, ale chociaż dobra, no... Kurde, może sprawdzimy chociaż trochę tą wioskę. No dobra, rozejrzyjmy się po tej wiosce, no. Chociaż to mi wygląda trochę na pułapkę, jak mam być szczery. Może to być pułapka. Nie, jednak idziemy do ciotki Ethel. Powiem wam tak. Tam mogą być jeszcze gobliny. Nie ma się co spieszyć. Mamy jakieś takie swoje priorytety. Idziemy tutaj. Mamy tu jakieś rośliny, to zabierzmy oczywiście. Weźmy tego kościana. O, to jakaś zawalona nora jest, proszę bardzo. Ul jest nawet. Plaster miodu zabierzmy. O, proszę bardzo, kęsło trzyka. Co tu mamy? Krzak jarzynowy. To prowadzi mnie tutaj też donikąd. To jest ślepy zaułek. Trochę taki vibe. Chodzę i zbieram gówna. No trochę jak w Gothicu. W Gothicu robię identycznie, co nie? O, patrzcie, co znaleźliśmy. Łopata. Dokładnie tak, to właśnie jest ten moment. Stygał ganie, kop to po prostu. Uwaga! Zobaczymy, co tutaj zostało zakopane. Skrzynia skarbów, nieźle. O kurwa! No dobra, przepraszam. Uwaga, skok w biegu, raz na turę. Gdy postać nosząca wykona sprint lub podobną akcję, możesz następnie skoczyć bez używania akcji dodatkowej. Chociaż tutaj daje zwinne moce. Dobra, weźmiemy to. Damy to komuś. Woda święcona. Bomba z prochem. Strzała ognista. Strzała kwasowa. I zapas. Kto jest takim wojownikiem zajebistym? Ten, dajmy to może... Karlach dajmy. Karlach, chcesz takie fajne rękawice? Zobacz. Fajne, co nie? Będziesz mogła ten, zeskoczyć dodatkowo. Dobra, może jej się przydać. Fajna sprawa, że znaleźliśmy tą skrzynię, bo faktycznie fajne itemki tu były nawet.
Dobra, idziemy. Tutaj będzie kilka pewnie wyrw w murze. Nie chcę, na razie się nie chcę na tym za bardzo rozwodzić, bo my idziemy do ciotki. Oho. To jakieś dymy są, idziemy zbadać, o co chodzi. Uwielbiam dymy. O, ciotka Ethel, jej szukaliśmy. Hello! Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see me reach. Hola, hola, hola! Go. Please. You there! Please, I don't know what's come over these boys. I just want to go home. The old woman's face creases with false concern. You realize she's lying about seeing this girl. Czyli kłamie. Stop this. We... No, ale może nam pomóc te. Dopuśćcie broń, to tylko staruszka. Sweetie, be careful. She's with the hag. Don't bloody stand there gaping. Get her. Ta, dorwi ją. Spuści mu omot, chciałeś powiedzieć. Dobra, zaraz to ogarniemy na spokojnie. Zastanówmy się, możemy im po prostu spuścić łomot i to taki samotny? Chyba tak, po prostu. Że tak powiem, no, jest duża szansa, że ich po prostu pogrzebiemy. Need to learn the hard way. Krótki odpowiedź jest zabójcza, który może oszołomić. Dobra, co ty tu masz? Ogólnie ty masz też takie zaklęcia, które zawsze możesz stosować. Ready. Ona se rzuci, że te zaklęcie. Te rzucie. Chybienie, kto by się spodziewał. 75%, to dużo. On, ale on słabe obrażenia te zadaje. No patrzcie, i oni się jeszcze ten... Dobra. Może nie, 90% ułatwienie, poczekajcie. Ukradkowy dystansowy. Oh my stars! I didn't mean for this to happen. Dobra, wiem, że kłamała, ale ten, ale Młaś musi nam pomóc, więc sami rozumiecie. Znasz tę Marię, o której wspominali? Co się stało? To wygląda na stronę, nie? Znasz tę Marię, o której wspominali? She's their little sister, and she's staying with me. This is all my fault, but I made a promise. Mayrina begged me not to breathe a word if they came looking for her, and my word is my bond. Poor thing would be distraught. We can't let her know it'd break her poor heart. I'd best get going, but please stop by my house. I'd like to thank you proper. No, i zniknęła. No tak się składa, że chce odwiedzić. Czyli ona jest wiedźmą. Fajnie dobrze wiedzieć. Ci debile nie wiedzieli. Na co się szykują? To jest ten list? Drogi Johnu i Demirze, nie złoście się, mówię poważnie. Zostawiam ten liścik po to, byście nie wpadli w panikę, nie zrobili czegoś głupiego. Wybieram się do wiedźmi, muszę wszystko naprawić. Jestem to winna Connorowi. Wiecie dobrze, że on zrobiłby dla mnie to samo. Wrócę niedługo, a więc ani słowa mamie, dobrze? Już i tak ma za dużo na głowie, Maria. No, czyli poszła do wiedźmy, no. Nawet nie przyznała się bezpośrednio. Dobrze wiedzieć. Prosty temat. O, wiklinowy koszyk. A tutaj na górze jest bylica. No to bylicę weźmiemy sobie. Dobra, patrzcie. Zwyczajny leżący koszyk na środku ulicy. Debil by go nie podniósł. A chill runs up your spine. You feel like you're being watched. Oho! Zobaczmy, rozejrzyj się szukając czegoś niepokojącego. Dodajmy premię. O kurwa.
Weszło. You blink and the wilderness changes. The swamp, stinking and insidious, assaults your senses. A widzisz. Inspiracje. Przekonaj bandytów, aby wpuścili ten do kaplicy. Ta, szybko poszło generalnie. Czyli kiedyś to była niby piękna łąka, tak naprawdę. Przerażające moczary. Fajna sztuczka, nie powiem. Od razu zrobiło się przytulniej. Zróbcie sobie małą przerwę, kochaniątka, i przygryźcie coś na mój koszt, ciotka E. No proszę, jak miło. Piękne, majestatyczne bagna. Muszę przyznać, że to było naprawdę inspirujące. Nie powiecie, że nie. Ruchu o zwierzaczkę. Pułapki. Ostrożnie, byczki. Pełno tu pułapków. What's on your mind? Nie, nie, nie chciałem. Chodź tu na drogę. All's well that ends. Not as bad as it could have. Krasnal. Daleko do tej ciotki? No może być kawałunik. Kurde, strach tutaj chodzić ogólnie, ale nie mamy wyboru. Musimy się kawałek przemieścić. Chodźcie. Czy ty jesteś debilem? Will? The pride of the gate. Gdzie ty do kurwy poszedłeś? Przecież tu była pułapka. Zaczekajcie chwilę, bo debil się wykrwawi, jak tak dalej pójdzie. Coś takiego, co dawało mu ochronę? Ile ty będziesz jeszcze krwawił? Otwarta rana, istotnie tak, widzę, że masz otwartą ranę. Nieziemskie osłony przed orężem, no. Kurde, no ktoś miał jakieś leczenie od tych ran. Czy tam jakieś zdjęcie efektu? Poczekajcie chwilę. Coś takiego było, wyleczenie z ran? Było coś w tym rodzaju, co nie? Ochronę przed dobrym i złem. Dobra, no po prostu debil wszedł. No nie, nic nie powiem, no debil po prostu wszedł w ten. Dobra, ziomuś. Ochronę swoją do następnego długiego odpoczynku. Akcja dodatkowa, koncentracja. To sobie rzuć przede wszystkim. I se rzuć ten. Will. Rzuć sobie to może, dobra? Nie możesz mieć na sobie pancerza w ogóle. A to jest pancerz? Ej, to co wam? To nie jest takie fajne. Czy musisz być nagi? Bez sensu. To chyba jednak to nie było takie dobre, jak mi się wydawało. Nie możesz nie możesz mieć na sobie pancerza. Chyba nie do końca zrozumiałem, co to znaczy nie możesz mieć na sobie pancerza. No nieważne, Will. Aha, że tu już zrobiłeś akcję. Dobra, opuść ten tryb turowy, gałganie. No jest ranny, no jest ranny, no nic dodać, nic ująć, no debil po prostu. Jak to jest z tymi chowańcami? Stałe, czyli jak się przyteguje, to będzie miał na stałe tego przydupasa. No właśnie jestem ciekaw, jak to działa. Dobra, a w sumie warto spróbować.
Fajny, dobra. Fajny typiarz. Odprawienie przywołańca. Może stać się niewidzialny. Widzialność. Koncentrację. To jest jego akcja w sumie. Dobra, może być niewidzialny. Dobra, no nie wiem, no jebnął się, no nie wiem co mam powiedzieć. Dobra, wypijesz po prostu miksturę i tyle. No, debil, dobra. Sobie tak potestowałem ogólnie, jak to wygląda. Idziemy. Chodźcie, gałgany. A, stał się już jednak jest widzialny. Okej, okay, czyli jednak widzicie. Dobra, mamy też jakiegoś krasnala. To z nim sobie pogadajmy i mamy też wiklinowy koszyk. Siema! Diminutive creature sporting a red hat glares at you. You recognize the red cap, a fey creature known for its bloodlust. That noise. Is the creature pretending to be a sheep? Be, co robisz? You seize me! Nosy, scum-sucking, lust-ridden little ball bag! Get out! Or I bite's tongue! Eat's tongue! A, czyli kumam o co chodzi chyba. Chyba kumam o co chodzi, jeśli byśmy nie odkryli, że to nie są bagna, tylko byśmy odkryli, czyli jakbyśmy wiedzieli, że to są, że to jest łąka, wtedy on prawdopodobnie byłby jako owca. Tak mi się wydaje, wiecie? O to tu chodziło tak naprawdę, od samego początku. I teraz... Jako, że odkryliśmy, no to on jakby jest zdziwiony, że go słyszymy. Dobra, spokojnie, nie ma co się boczyć. Oh, precious baby, loves to bleed you. Yes, turn your corpse into sponge, lots of holes, yes. Leave now, or I'll fill you with holes and more. Agresorki. Bardzo agresywne te. No jak chcą się w tak zabawić. Nie mam skrytobójstwa? Mam tylko ułatwienie, ale nie mam skrytobójstwa, czyli to nie byłoby zaskoczenia. Ciekawe. Dobra, wiecie co? Gnicie, co ty kurwa robisz, Will? Mam wiele w mojej myśli. I, well, in it. Will, a tobie co się stało? Czemu ty gnijesz ten, powiedz mi, Will? Let's get going. Another step forward. Dobra, no w razie czego będziemy wiedzieć, że póki co nie atakują, więc myślę, że nie trzeba robić agresywnie się. Natomiast to jest dosyć ciekawe. Włączmy tryb turowy jeszcze na chwilę. Przełącz grupowanie się, czyli co? Just out of view. Jeśli chciałem go zaatakować, za mało akcji ruchu. These boots have seen everything. No bo jestem ciekaw, jak ta skrytobójca dokładnie działa, co nie? Bo faktycznie moglibyśmy ich zaatakować, chociaż ich jest trochę dużo tutaj, moglibyśmy dostać porządny łomot. Z drugiej strony, nie wiem, czy oni wszyscy nie należą do potężnej ciotki Ethel, więc może faktycznie lepiej ich nie atakować. Dobra, przejdźmy się jeszcze kawałek. Czemu ty gnijesz, Will? Co ty do chuja robisz? Defender of the people. Wiesz mi, Will, co się tobie dzieje? Pytam z ciekawości, da się to jakoś sprawdzić?
co się z tym bałwanem dzieje? Czemu on ma taką dziwną coś? Bo to jest to, tak? Okej, nie mam pojęcia. Dobra, mamy starożytny krąg. To sobie go zaznaczmy, na pewno. No i tutaj rzut beretem do tej całej ciotki, więc chodźmy. No powiem wam, że cały ten motyw z tym krasnalami jest dosyć ciekawy. I faktycznie, gdybyśmy ich zaatakowali z zaskoczenia, faktycznie mogło to by być dosyć ciekawe. Dobra, chodźcie, drużyno. Na razie, powiem tak, na razie się wstrzymam. Gandriel tu mamy. No jest też domek babci Etel. Naprawdę fantastyczna kobieta, ale to jest jakiś debil, to pogadajmy z nim. Siema, debilu. Ah, a fellow wanderer. Forgive the aroma. You catch a waft of something foul, metallic, and sickly sweet. Powdered iron vine. Most monsters will think twice before making a meal of me. An old hunter's trick. If you can't mask your scent, spoil it. Ja tam wolę bronić smród. Sharp steel is not proof against all the monsters of this world, my friend. A sharp wit will serve you better if you're to bargain with the lady of this house. That is why you came to her lair, I take it, to bargain. Bynajmniej zaproszono mnie na herbatkę. Of course. As the spider invites the fly, you need something, I expect. And she sensed it. Her kind have hidden among us since the first darkness. And their knowledge is matched only by their spite. Know how to ask, and they'll share that knowledge. If you're fool enough to pay their price. Aha, czyli krótko mówiąc, to nie jest tak kolorowo, moi drodzy. To jest wiedźma, która prawdopodobnie będzie chciała podpisać ze mną jakiś mroczny pakt w ramach tego, że pozbędzie się tych wirusów z oka. Będę musiał oddać część swojej duszy. Jeszcze nie wiemy, ale to ciekawe. Mów prof, czym ona jest? A powerful friend, a terrible foe. That I cannot decide for you. For my part, I need her knowledge. The thing I hunt has gone to ground. If she can tell me how to flush him out, I'll pay whatever price she asks. A na kogo tak polujesz? Truth is like a blade, my friend. We can arm ourselves with it, or just as easily find it pressed against our throat. I would not put you in danger. No. This duty is mine alone. But for such an offer, an answer at least is owed. I hunt a vampire spawn called Astarion. I'm bound to bring him back to Baldur's Gate, alive. Though I cannot swear to his condition once my tribe are done with him. Is he known to you? Znam go. Znam to i go bardzo dobrze go znam. My people were recently attacked in the night. Our camp set upon by a band of vampire spawn. In the chaos of battle, one of them stole away with our children. We've been searching for them ever since. We believe this Astarion knows exactly what happened that night and where to find our little ones. If captured, my people will make him talk. So I ask again, is he known to you? No, spotkaliśmy się, to prawda. You do know him. I don't suppose you'll tell me where he is.
sumie jakaś mała zadymka, fiu-fiu. Kurwa, kusi. Zadymka? Zadymka byłaby całkiem dobra. Zaraz wracam, widzowie. Zadymka, fiu-fiu. Zadymka, fiu-fiu. A wise decision. I will do my work. And for what it's worth, I will take no pleasure in it. I bid you good fortune with the lady of the house. No, dobra, nic mu nie będzie. Karla, widziałem, że masz przeciw... masz przykutajum ten... przeciwności, nie? Wszystko git? No i on se poszedł. Ogólnie, powiem wam tak... zrobiłem to trochę pod zadymkę. Myślę, że może być całkiem ciekawa konfrontacja. A niech się tłumaczy, a niech się stłacza, Astaroth. Jestem bardzo ciekaw. O, w ogóle wilk przyszedł taka swoją drogę. Czy Astaroth będzie chciał nam się podzielić co nieco tej całej sytuacji? Astaroth, chcesz tam coś powiedzieć? Need something? Na bagnach trafiłem na łowcę potworów, szukał cię. What? Who? What happened? Chciał cię schwytać i zaciągnąć z powrotem do Wrót Baldura. To był gór imieniem Gardiel. A girl? What are those vagabonds? Why would they... Cazador. Of course he'd send a girl to hunt me down. Łowca powiedział, że jesteś wampirzym pomiotem. Well, of course he did. I'm hunting a poor innocent for money isn't exactly going to win sympathy, is it? No. I'm here to save you from a monstrous vampire. That's much more convincing. A kto to jest właśnie ten Cazador? Yes. You don't know. Cazador is a slaver in Baldur's Gate. He captured me a long time ago. Insisted I call him Master. I only escaped when the Mind Flayers snatched me away from him. I shouldn't be surprised Cazador was hunting me. He always was quite, obsessive. Dlaczego? Co jest szczególnego w tych całych górach? It's... nothing. They're not special. They're just easy to buy and morally vacuous. Perfect lackeys. But why send anyone after me? Hardly a threat out here. Chciałbym cię schwytać i zaciągnąć z powrotem do Wrót Baldura. Maybe he wants to make an example of me, to show what happens to runaways. Or maybe he thinks death is too good for me. Cóż, moi towarzysze, jesteś wielko na to, że nie jest skory, żeby cię odpuścić. Powinnam się martwić? We just have to be vigilant, keep our wits about us, and kill any monster hunters on sight. We can probably make an exception for Will. Probably. What? Why? Why would you do that? Żeby go zwabić w zasadzkę, razem go pokonamy. Chciałem zobaczyć, kto wygra. No one's going to win, because there won't be a fight. I won't be caught and dragged back like some animal. When I return to Baldur's Gate, it will be on my terms. If I can't trust you to help me, then I'll figure it out myself. No bo czekaj, żartowałem! Nie no, aż tak to się nie obrażaj, no. To już możemy go w zasadzkę zwabić. Jeju, dobra, no teraz to wczytamy, bo trochę przegięliśmy. Nie wiedziałem, że aż tak się obrazi Gaugan. No. We can probably make an exception for Will. Probably. What? Why? Żeby zwabić go w zasadce, razem go pokonamy.
A sweet thought. But if he approaches a half-empty camp, he'll know something's wrong and bolt. Besides, this is personal. It's better if I handle it alone. You go to bed as normal. I'll take first watch tonight. And if he appears, I'll be happy to take care of him. Dobra, czyli będzie konfrontacja tak czy siak. No dobra, jest jak jest. Mamy i pieseła, to sobie jeszcze z piesełem pogadajmy. A może zakończmy już odcineczek w sumie? Okej. Okay.